dzisiejszy wykład był na temat ciekawego zjawiska trzęsień ziemi, które występują na całym świecie w różnym nasileniu. W jednych krajach są większe, w innych krajach są mniejsze. My należymy do tej strefy słabszych ewentualnie wstrząsów sejsmicznych tak zwanych, ale jednak te zjawiska nie są nam obojętne. Przede wszystkim zdefiniowaliśmy sobie, co to jest trzęsienie ziemi, jaki sposób się objawia w życiu codziennym. W życiu codziennym w krajach takich jak Japonia, Turcja, Włochy, gdzie te trzęsienia są częstsze, a jak w innych miejscach i czy w takim kraju pozornie spokojnym sejsmicznie, jak część krajów Europy, Szwecja, Dania, Polska czy Finlandia, czy powinniśmy się tym zajmować? Okazało się, że tak, że także są wstrząsy górnicze, że jeśli budujemy elektrownię atomową, to musimy ją sprawdzić na trzęsienie ziemi, ponieważ musimy ją bardzo dobrze zabezpieczyć, a pewne niebezpieczeństwo zaistnienia trzęsienia ziemi jest na całej kuli ziemskiej. Do mierzenia trzęsień ziemi używamy czujników piezoelektrycznych, akcelerometrów na ogół, ale także innych urządzeń mierzących drgania. Ogólnie mierzymy drgania powierzchni ziemi, które mogą być pionowe lub dwie składowe poziome. O tym mówił mój asystent, pan magister Bobra.